Siemanko, drugi raz w Płocka. Ostatnio byłem tutaj. Tutaj możecie zobaczyć ten filmik, ale tylko pod stadionem, a dzisiaj już w pełnej okrasie cały stadion. Wielkie otwarcie Wisła, Płock, Polonia, Warszawa. Przyjechałem tutaj specjalnie na zaproszenie pewnego człowieka z Wisły. O tym zaraz się dowiecie. Także zapraszam Was serdecznie na tego vloga. No i lecimy z tym! Tutaj się tworzą, słuchajcie, projekty marketingowe Wisły Płock, tak, Mateusz? Od niedawna, bo przeprowadziliśmy się na nowy stadion, więc tak, tu i pokój obok. I taki jest artystyczny nieład, że tak powiem, na stoliku? Dzień meczowy, prawda? Okej, to tak dużo dzisiaj. Osób u nas bywa w pokoju i ogarniamy dużo rzeczy w tym miejscu i w pokoju obok. Tam chodźcie zobaczcie, zobaczyć. Okej. Tam jest głowy. Tutaj zobaczcie, ulotki, takie rzeczy, tu jakieś koszulki. Tutaj w ramce. Z filmu Adriana Szczotowskiego, to jest mój idol. Twój idol? Tak. Dobrze. Proszę bardzo. Jesteś. Nie no, to zobacz jak wygląda Wisła Płock od wewnątrz. Od zewnątrz to też wygląda spoko. Natomiast od wewnątrz tego jeszcze nie było. Tutaj się dzieje. Dziewczyny pomachają. Zobaczcie, patrz. Machają ładnie. Tu masz, wiesz, widok z góry trybuny prasowej, no tak. Aha. Jest Wi-Fi, to bardzo ważne. Nie, no kurwa, powiem wam. Klasa. Aż mi się wypsnęło przekleństwo, ale no po prostu warunki do komentowania meczu, bo o tym myślę. Piękne. Też chłopaki tam już modzą. Zobaczycie to teraz. No i stąd komentuje się mecze. Tam mamy mikrofony, mikser, piękna perspektywa. Zobaczcie, jaki widok mają komentatorzy. No tu Michał, jeszcze fajny widoczek na boiska, możesz pokazać. A na tym trawiastym, tam na samym końcu, trenuje pierwszy zespół. Tutaj też grupy młodzieżowe, bo to jest te pełnowymiarowe, sztuczne. No i tam boiska typu oblik, też po prawej, może za żyletek nie będzie widać. Coś tam jest. Coś tam jest. Lepiej widać dołu, wiadomo. I w zimą jest przykryte taką halą pneumatyczną, tak? Balonem tam. Aha. Wszystko? Balony, no. Wszystko? I z drugiej strony jest jeszcze też boisko i jest boisko też na osiedlu Borowiczki, jest na osiedlu Radziwie. Okay. Też grupy i drugi zespół na przykład jutro gra, przepraszam, pierwszy zespół kobiet gra jutro seniorek na Stoczniowce na przykład mecz swój, tak? To ile jest boisk tak do trenowania w takim razie? Dla pierwszego zespołu. Dla pierwszego zespołu. Raczej to jedno główne na wyłączność mają i nikt inny z tego nie korzysta. To co widzieliście, nie? Okej. No ładnie, ładnie. Tak porównując do tego co było, nie? A do tego co jest, jak byś to porównał? Pewnie tak jakby wyjechać, nie wiem, z Płocka do Dubaju, tak? Aha. Więc jakby. Okej. Okay. Dla przykładu. Ile tak, lat trwał ten remont i w ogóle? Trzy? Chodź, wjedziemy tam. Okej. Okay. Jesteśmy na speakerce. Tu mamy Telebimy. Reklamę i tak dalej. Obsługa Telebimu tam, Michał. Spotkaliśmy go na parkingu. Aha. A ty co robisz? Teraz? To tutaj w tym momencie muszę zgrać playlistę audio na ten komputer i tutaj będą odtwarzane też pliki, które przygotowane były wcześniej. No ale zobaczcie, jest statyw, jest mikrofon, klasa. Możesz coś powiedzieć. Mogę? Będzie mnie słychać? Jeden. Dwa. Dwa! Jeden, dwa. Dobra, jeden, dwa. Mamy to. Gdzie jesteśmy? Na lożach honorowych. Honorowe. Przygotowywanie, tak? I chodź, zobaczymy. Będzie dzisiaj prezydent? Niestety zamknięto, oczywiście, że będzie. Który? Prezydent Nowakowski, Andrzej, tak. Aha, w sensie miasta. No, miasto oczywiście. A myślałem, że który prezydent? Mieliśmy jednego dobrego przywódcę. Patrzcie, windę mają. Jest winda, ale zaraz zobacz jaka brudna, ziomek. No, czemu? Drzwi się zamykają. Słaby, nie? A. Widzisz, trzeba dopracować. Tak, zobaczcie, tu mapa odbita. No. Jazda tu. Mateusz. Czołem dość przy. No ale mają windę na Wisłę Płock. Gdzie jeszcze mają windę w pierwszej lidze? Ciekawe. W pierwszej lidze ciekawe. No, na pewno w Krakowie, na Wisłę, tak, oczywiście, ale... A... Arka? No, chyba nie. Chyba napiszcie nie. W komentarzu. Moim zdaniem nie, ale napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, gdzie jeszcze jest. Słuchajcie, strefa VIP.
Tak? Tu będzie się Michał bawił dzisiaj, po tym jak porobi przebitki, tak? Tak, po meczu. Dobra. Dostałem piękne zaproszenie na VIP-a. Od wielkiej Petrochemii, tak? Także dziękuję bardzo, tak to powinno wyglądać. Natomiast, tu jest trybuna, tam sobie można wejść na stadion, trochę oczywiście jasno. O, teraz to widzicie. No. Zobacz, docelowo tam też ma być restauracja, jakby przetarg już został rozstrzygnięty i teraz musi być inwestycja, ale możemy pokazać to miejsce. No jest jeszcze trochę miejsca. I też z oddzielnym wyjściem i tu tą część chcemy w jakiś sposób poświęcić na, może nie muzeum, ale jakąś wystawę takich pamiątek klubowych. To jest szatnia zawodników. A czemu tak cicho? Bo to świątynia jest. To czapkę trzeba. Ale jeszcze nie czapkę zdejmij. Nie jest jeszcze skończona, jeszcze będą naklejki, nie wyrobiliśmy się. Po prostu otwieramy stadion cały czas go, tak? Jeszcze wiadomo, że będą grafy na jakichś w różnych miejscach zdjęcia. No ale tak będzie wyglądała mniej więcej ta szatnia. Mniej więcej, bo to jest na razie tylko jakby... Też tymczasowo, no bo to nie jest końcowy projekt. Cele na mecz z Polonią. 3 strzelone bramki na 0 z tyłu, 8 celnych strzałów, 8 celnych do środkowej. Czy to są wygórowane cele? Ty mi powiedz, ty jesteś ekspertem. 3 bramki strzelone, no powiem ci ostro. Ale Polonia lubi bramki, także zobaczymy. Tutaj to się dzieje. Niebieskie światło, proszę bardzo. To jest przed wyjściem na murawę. Ten ciągle biega, kolega. Natomiast fajna atmosferka tutaj. No, pewnie tutaj na ścianach też będą jakieś jeszcze, nie wiem, graffiti albo różne malunki. Natomiast... O, proszę! Siema, kierun. Siema. Troszkę tam ogarniemy na pewno. Dobra, fajnie. Wychodzimy na murawę, słuchajcie. No ale robi to wrażenie. Tu będzie piłka stała. Jak? Już będzie biegać. Murawka. Top. Tak. Jeszcze z bliska. Murawka. Top. Obstawiam. To będzie dobre że słowo. Będzie komplet. To dotrze komplet. Czyli ile? O Boże, 15 tysięcy, ale minus bufory 12? Jakoś 12. Tak. Polonia gdzie będzie siedzieć? W tamtym miejscu za... A, jest siatka. Jest siatka tam. I ile będzie z Polonii? Tam zapowiedzieli się. To jest w ogóle pierwszy mecz z taką frekwencją, tak? No w ogóle to jest mecz otwarcia. Były, te wcześniejsze były na ile tysięcy? Z jedną częścią otwartą tą z tamtej strony, a 4200 i potem 4600. Już jeszcze fragment udostępniliśmy i to tyle. Także dzisiaj pierwszy raz na nowym stadionie oficjalnie, komplet. Powiedzmy, może tutaj zagościć ludzi. Można sobie coś tu postawić, słuchajcie. Na jakiś napór. Bidon. Bidon, no co innego. Nawet jak nie bidon. Wygodne siedzonka, pachnie nowością. Pomimo tego, że ile tu meczów już było, Mateusz? Kilka było, nie? Kilka było, ale nie na tych ławkach rezerwowych, one też są nowe. Także też są nowe. Nie były jeszcze, nie, przepraszam, były dwa mecze u nas w tym sezonie, to one już były, rzeczywiście, dobra, przepraszam. Ale nikt z ligowca jeszcze tu nie siedział. Nie, no to na pewno nie. Ja siedzę, polecam, widok jest bardzo dobry. O, fajnie. Słuchajcie, wbiliśmy do sali konferencyjnej. Spoko, fajna, elegancka, ale są ważniejsze rzeczy. Prezenty są. W przerwie meczu zostaną uhonorowani, a olimpiada młodzieży była w Korei i część reprezentantów Polski to mieszkańcy Płocka, dzieciaki też, chłopaki z Akademii Wisły Płock. No i tutaj miasto jakby przygotowało takie. To będzie w przerwie wszystko się odbywało. Zobacz, co dostali. Zobacz. Unboxing. Co to jest? Torba? Torba Adasia. Adidasa, dobra. Okay. A i Monopoly Płock. To jest ciekawe. Wiedziałeś, że Płock ma Monopoly? No teraz się dowiedziałem. Ty też nie wiedziałeś. Ja wiedziałem, ja mam. Wiedziałeś, ja gram. Zobacz, Monopoly Płock. Grubo, fajnie. Można kupować stadion sobie tam. Właśnie ten. A już jest? Jest nowy? Tu już jest naniesiony. Jest nowy. Proszę bardzo. Pokaż. Wisła Płock, momencik. Stadion jest tu. Jest. Karty Wisły Płock. No dobra, klasa. I tu jeszcze mamy jakieś prezenty, a tu już jest, tu jest szalik i coś. Wręczenia nagród też pokażę. Jakby uhonorowanie
jedynych żyjących zawodników jeszcze, którzy grali w meczu otwarcia tego stadionu, tak? Wcześniej stadionu miejskiego. Tego pierwszego. W Łocku pierwszego, w 73 roku. Jakby tutaj... Pan Marian taka dostanie. Pamiątka. Dokładnie, ja tutaj trochę tylko poprawię. Okay. Pan Marian dostanie. Nie tylko pan Marian. Za udział w meczu otwarcia stadionu w 1973 roku. Fajnie. Pamiątkowa. Także to też taka... się odbędzie przed meczem, spotkaniem tablica. Tutaj. Super. I szalik. I szalik. Szalik też... jubileusz, znaczy nie jubileuszowy, tylko pamiątkowy, otwarcie stadionu. Tak, otwarcie stadionu, jakby otwarcie stadionu. Limitowana edycja. No to zaśpiewaj coś. Ole Wisło, kocham cię. Pewnie każdy z was kojarzy marketing Wisły Płock z GTA. To tak najbardziej chyba się wyświetlało, dwóch części, co? Tak. Dwóch części. Czyli to był pomysł, bo wykonanie wasze. Wspólny pomysł w ogóle to... Jeszcze Rafał Wyżykowski, który teraz pracuje dla stacji Eleven, a był naszym pracownikiem i zanim był naszym pracownikiem, pracował w Elanie Toruń też piłkarskiej i on zrobił tam filmik taki typu jest tak GTA Real Life, nie? Jakby no przenieśliśmy ten jego pomysł, czy moglibyśmy to, żeby to wszystko dużo lepiej wyglądało, jeszcze bardziej profesjonalnie, no i cały sztab ludzi przy tym pracował, nie tylko my z marketingu, ale też pomagano nam i sponsorzy, auta przecież były, tak? Masa różnych rzeczy, także tutaj... Ile trwały nagrywki? A myślę, że maksymalnie dwa dni. Tak? Najpierw sceny jedne zrobiliśmy zewnętrzne, no montaż, postprodukcja, to już jest, wiesz... Miesiące? No może miesiące nie, ale tam dwa tygodnie na przykład do momentu publikacji z wcześniejszymi ewentualnie zmianami, ale to też Rafał montował to, sfilmował też w jakiejś części, przynajmniej większej też on, także szapoba dla Rafała Wyżykowskiego. Wielka Petra się podpięła pod Rafała. Żartuję, ale tak, jakby bardzo duża zasługa Rafała i że jakościowo to tak wygląda. No ale to nie jedyny wasz film taki, który się odbił szerokim echem. Pamiętam chyba Shopee coś takiego było. No to jakby klasyczne, nie wiem, jakieś tam nawiązanie do trendów TikTokowych. Klikało się też. No i kogo ja tu widzę? Ekspert ligowca idzie. Kogo tu przywiało? Jest Bieri. Siema. Super snajper Wisły Płock, proszę państwa. Dwie bramki. Dwie bramki już dorzucone. Jak tam? Leci powoli. Powoli. Z buta przyszedłeś? Taksówką. Bo nie mamy wjazdówek. Jak to jest? No dzisiaj mecz otwarcia. Nie się tłumaczą. No właśnie, zaraz się tłumaczą. Jak tam ogólnie zdrówko, ok? W porządku. Tak? W porządku. Zwiedzałem stadion, robi wrażenie. No i z zewnątrz i wewnątrz też. Robi. No. Jak dzisiaj? No ja, 3 punkty. No, tylko. No tylko, wiadomo. Ale nie, no tak poważnie, Polonia dużo bramek tam potrafi strzelić, potrafi dużo stracić, nie? Ale my też się dobrze czujemy u siebie, więc no nie ma prawa nikt stąd wywozić punktów. No ty w ataku dzisiaj, tak? Nie, ale gdzieś tam się znajdę może. Oby. Powodzonka. Dzięki. Dzisiaj w ogóle duże święto w Płocku, tak? Co to jest w ogóle? Czemu tu tyle ludzi? No pewnie tak jak w tytule jest napisane, otwarcie stadionu. I jakby impreza towarzysząca temu, tutaj jakby organizatorem tego eventu jest samo miasto i nie tylko, no bo też są stoiska wszystkich naszych partnerów ligi. No i w tle zobaczycie, tam będzie koncert, jest koncert. Ile kosztuje? To jest najdroższy akurat. Najdroższy jest, tak? To najdroższy? A tu mam od 140. Nie, tutaj najdroższy pokaż, kurwa, bez przesady, za taką gablotę to nie jest dużo pieniędzy, ej. Tu jest napisane, tak, od 139, no. No z inną kierownicą pewnie można. Ta. Bo ta jest sportowa. Ta jest sportowa. Nie, ja nie wejdę i nie wyjdę. Ja tym bardziej. I co? Czekaj. Dobra, przede wszystkim ciasno. No powiem ci, że ciasno, twardo i nie chciałbym tym jeździć. Ale jaka zabawa musi być. No, srogo. Jakieś, zobacz tu, jakie guziki są, widziałeś? To pewnie nitro co? Można odpalać. Ostro. Postanowiliśmy zgromadzić trochę starych piłkarzy, tych, których my jako starsi kibice znamy, ale chcielibyśmy ich pokazać naszym młodszym kibicom. I tak jak można zobaczyć tam, mamy tam
trenera Harabasza, mamy tam Pawła Dylewskiego, który nam chwilowo uciekł, mamy tam Janka Polańczyka, mamy tam Bogusława Bakarskiego. Są ludzie, którzy w swoim czasie zrobili dla Wisły bardzo dużo i których chcielibyśmy tym kibicom w takim ważnym dniu dla każdego kibica jak dzisiaj pokazać. Pierwszej połowy 2-0 wygrywa Wisła. Niezły mecz, żywy mecz, dobry doping ze strony gospodarzy, dobry doping ze strony gości. Także wszystko to co najlepsze. No i Marcin Biernat sobie w bramki, nie mam pytań co do tego obrońcy, który ma już trzecią bramkę na swoim koncie w tym sezonie pierwszej ligi, czyli więcej niż dwóch zawodników, dwóch napastników Górnika Łęczna, z którego przeszedł do Wisły. Czego nie rozumiesz?
Polonią, Łukasz Sekulski, rzut karny na Marcinie Biernacie, który w takiej formie niebawem chyba będzie grał w kadrze Polski, no bo to jest niemożliwe. Ze mną wychowanek Wisły Płock. Tak, jest Damian Dąbrowski. Damian Dąbrowski. Witam serdecznie. Wiecie co, tutaj Damian jest nieprzypadkowo, bo dostał zaproszenie jako były piłkarz Wisły na to uroczyste dzisiaj wydarzenie. Tak jest, zgadza się i powiem szczerze, stadion robi ogromne wrażenie. Mam nadzieję, że będzie mi dane tutaj pokazywać się częściej, a zwłaszcza przy takich wynikach Wisły Płock. Damian ma sylwetkę typowo niepiłkarską. To prawda. Pokaż bica, Damian. Zobaczcie. Porównajcie, mówicie, że ja mam dużą łapę, nie? O! O. Teraz tam po zdjęciu zrobił jeszcze. Końcówka meczu 3-0, nic nie zabierze Wiśle 3 punktów po dobrym meczu. Gospodarze wygrywają z Polonią Warszawa. Ponad 13 tysięcy ludzi, tak tutaj speaker wcześniej powiedział, także myślę, że udane otwarcie tego ładnego obiektu po tylu latach. Wreszcie Płock doczekał się naprawdę ładnego stadionu. Dzisiaj głośny doping, świetna atmosfera. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film. Zostawcie suba, łapkę w górę oczywiście, podajcie materiał dalej. No i napiszcie, gdzie pojechać na kolejnego vloga, nie? Tak jest. Tak jest. I do przodu. Trzymajcie się piona. Elo.